Dzień dobry, zaczynamy Ekstra Klasykę. Wehikuł czasu przenosi nas do roku 2010. Jesteśmy w Warszawie, konkretnie przy ulicy Łazienkowskiej. W Legii sporo się wtedy działo. Po nieudanym poprzednim sezonie w klubie wciśnięto przycisk reset. Nowym trenerem został Maciej Skorża. Wielu zawodników pożegnało się z klubem, a za spore pieniądze ściągnięto nowych graczy. Wrdoliaka, Cabrala, Manu czy Bruno Mezengę. To oni mieli przyciągać kibiców na pachnący nowością stadion. Otwarcie było efektowne, bo do Warszawy przyjechał Arsenal. Kibice zobaczyli 11 goli, ale my nie będziemy się tu ekscytować meczem towarzyskim. Liga zaczęła się od derbowej porażki z Polonią 0-3. Chcemy jak najszybciej pokazać, że ten mecz z Polonią nam po prostu nie wyszedł i że obraz Legii jest zupełnie inny. Domowa inauguracja przypadała na mecz z Krakowią, prowadzoną przez Rafała Ulatowskiego. Trzeba przyznać, że o pierwsze ligowe zwycięstwo przyjdzie wam walczyć w wyjątkowo pięknych okolicznościach. Robi wrażenie stadion. Nawet źle mnie pan słyszał, bo tacy głośni są kibice, prawda? Słyszałem takie piosenki, których wcześniej nie słyszałem i muszę się nauczyć ich, żeby wiedzieć, jak się wita Krakowie na innych stadionach. A tak na poważnie, stadion robi wrażenie. Oczywiście, że tak, ale nie przyjechałem tutaj, żeby podziwiać wrażenie estetyczne, tylko po to, żeby zdobyć ze swoim zespołem pierwsze punkty w Ekstraklasie. Mecz komentują Marcin Rosłoń i Krzysztof Przytuła. Bardzo dobrze przed chwilką Bartosz Ślusarski pokazał się do gry. Krzysztof Janus. On potrafi kipnąć w obronie. Mariusz Sacha wdziera się w szesnastkę. Sacha i gol! Nie ma! Antolowicz broni! Bartosz Ślusarski, to powinna być bramka murowana. Będzie okazja z jedenastki, ale wcześniej już Krakowia powinna cieszyć się z prowadzenia. To prowadzenie może za moment nadejdzie. Ale jak Bartek może tego nie strzelić? On chyba sam jest w szoku, że nie skierował wcześniej piłki. Dosiad, proszę zwrócić uwagę jeszcze raz na tą sytuację. Mariusz Sacha, bardzo dobre podanie. Bartosz Ślusarski ukrył twarz w dłoniach. No potem widzimy nieodpowiedzialne zachowanie Artura Jędrzejczyka. Wejście ślizgiem musi być stuprocentowo pewne. Jeśli tej pewności nie ma, to się ślizgu nie wykonuje. Ślusarski, Antolowicz, gol! Pewny strzał, piękna bramka! W czwartej minucie Legia przegrywa z Krakowią 0-1. I tutaj zaczyna się historia, którą już wielokrotnie Legia przerabiała w swojej historii. Przegrywając z rywalem, który przyjeżdża jednak po remis na stadion Legii Warszawa. Tak szybko Legia bardzo często potrafiła i tak przechylić szale zwycięstwa na własną korzyść. Ale ostatnimi czasy Legii różnie wiodło się z zespołami nawet na własnym obiekcie. Kibice nie ustają w dopingu. Legia bardzo szybko ustawiła się, żeby zacząć grę od środka. I teraz należy pochwalić Bartka Ślusarskiego. Pewne uderzenie i praktycznie to, co zepsuł pół minuty wcześniej, od razu naprawił. Ja jestem bardzo zdziwiony tym, że tak się rozpoczął ten mecz, ale to jest właśnie nieprzewidywalność piłki. Zobaczymy, jak teraz Legia zareaguje na ten wynik. No to jest w myśl zasady, mantry powtarzanej przez selekcjonera Leo Benhakera. Im dłużej jesteś przy piłce, tym mniej ci grozi ze strony przeciwnika. Może będzie jeszcze lepiej. Widzieliśmy, że niewiele brakowało, a Marian Antolowicz wyjmowałby piłkę z siatki po raz drugi. Marian Jarabica próbował go zaskoczyć. Tak, ale teraz świetne dośrodkowanie. Już chyba teraz Janus dośrodkowywał tą piłkę. Widzimy dobre wyjście Jarabicy. No naprawdę Antolowicz nie zareagował na to uderzenie. Gdyby piłka była przy słupku, no to byłoby 0-2. Rybus zabrał mu piłkę Krzysztof Janus. Niewysoki, bardzo zwinny jest Janus. Ślusarski. Bardzo dobrze Bartek to zrobił. Ślusarski, pewnie sam do końca Ślusarski. Tak sobie ustawiał piłkę, żeby mieć ją na lewej nodze, żeby móc zakręcić w długi lub bramki Antolowicza. No ale to była woda na młyny dla pędzącego za Ślusarskim Jakuba Wawrzyniaka. Dobra interwencja stopera Legii. Prowadzenie piłki przez Knerzewicza do strefy obronnej Legii uzupełnia brak środkowego obrońcy. Kapitan Iwica Wrdoliak, Manu, wrzutka w pełnym biegu. Dobrze wyszedł w powietrze i wisiał przez chwilę w powietrzu. Bruno Mezenga strzelił jednak w środek bramki. Brawa również dla Marcina Cabaja, bo w tym środku bramki trzeba akurat być. Idealnie ustawiony Marcin, bardzo dobra wrzutka Manu. Dobry strzał, to nie była łatwa pozycja Mezengi, ale od czego się zaczęło? Zaczęło się od ślizgu Artura Jędrzejczyka, który już praktycznie wygrał straconą piłkę i poszła
wrzutka od Manu. Już jest Maciek Iwański. Już powinno być przegranie na drugą stronę. Radomski zabrał piłkę Iwańskiemu. Co wyniknie z tej przepychanki? Znów Radomski górą. Radomski, prostopadłe podanie. Świetna akcja i gol 2-0. Nie, niewiele brakowało. A mielibyśmy wielką niespodziankę. Bartłomiej Dudzic. Ja myślałem, że on wypracuje sobie nad Krzyneżewiczem większą przewagę. W tym pędzie na bramkę. Okazało się jednak, że to potknięcie w tym biegu miało decydujący wpływ. Tak, stracił kontrolę na chwilkę właśnie w tym momencie tutaj. Manu wpada w pole karne, Mezenga nie zdążyłby spotkać się na to spotkanie z piłką Brazylijczyk, ale Jarabica tego nie wiedział, on musiał interweniować ślizgiem i rzeczywiście Słowak podbił tę piłkę koncertowo nad poprzeczką, a było bardzo, bardzo blisko nawet samobuja. Ale właśnie to już mamy końcówkę tej akcji, drugie podanie prostopadła, zaczęło się właśnie od niby prostego zagrania Knyżewicza, ale to podanie automatycznie mija drugą linię Krakowi i tam był Goliak właśnie w luce. Maciej Iwański. Piłka minęła Radomskiego, złożył się ktoś do przewrotki, ale nie dostrzegłem jak piłka z jakim to numerem, to chyba Marcin Komorowski. Tak, dobrze, że w porę się Komoro pamiętał, bo tam czyjaś głowa byłaby narażona na poważny uraz. Jędrzejczyk. Bardzo odważnie Jędrzejczyk. Zakończył akcję strzałem. Brawa dla obrońcy Legii. A jeszcze wydaje mi się, że tutaj spokojnie mógł rozegrać klepkę z Maćkiem Iwańskim, który stał niedaleko właśnie Jędrzejczyka. Marek Wasiluk, daleko wyciągnięty przez Portugalczyka. Marcin Cabaj, Bruno Mezenga, Cabaj, Krzysztof Janus ze stoickim spokojem wyczekał na to, jak odbije się od trawy piłka. Jeśli by zmierzała do siatki, to zdążyłby ślizgiem uratować skórę Krakowi i Cabajowi, i nie tylko Cabajowi, bo pewnie środkowym obrońcą również. Ale w środku, właśnie w środku obrony zabrakło Polczaka, który teraz dopiero wraca spod linii bocznej. Leżał tam, zwijał się z bólu. Legioniści nie przerwali tego ataku, a Mezenga to co zrobił, mi się wydaje, że on chciał podawać do Maćka Iwańskiego. To co powiedzieliśmy, ma lewą nogę, ale widać było, że z prawą miał problem. Piękna kombinacja, trzy szybkie podania, Maciej Rybus, Manu i Marcin Cabaj. Bardzo dobrze teraz Legia gra skrzydłami, prawa i lewa strona. Mają problemy z wykończeniem tych akcji, ale kotuje się pod bramką Krakowi. Faulowany był Ślusarski, ale Szeliga zagrał na prawe skrzydło. Okazja dla pasów. Antonowicz broni ten pojedynek, znów wygrany z Bartłomiejem Dudzicem. Ależ pięknie teraz pograli w środku pola. Zaczęło się od Ślusarskiego, który właśnie tutaj sędzia puścił grę. Szeliga. Na pozycji spalonej byli Dudzic i Mariusz Sacha, ale wychodził zza linii obrony Mateusz Klich. On nie był na spalonym. Tak, można było tę akcję puścić. On dograł do Dudzica. Musi Bartłomiej Dudzic strzelać. To po raz kolejny świetne zachowanie Antolowicza. Będzie groźnie, bo Maciek Iwański w pierwszym meczu z Polonią pokazał, że ma bardzo groźne stałe fragmenty gry. Maciej Iwański, Marcin Cabaj. Nie wiem, czy to on piąskował piłkę, czy niedokładnie odbił ją głową. Marcin Komorowski. Wydaje mi się, że właśnie po głowie gdzieś wygarnął tą piłkę Marcin Cabaj. Piotr Polczak cały czas trzymał Bruno Mezengę, by tak, nie stracić z Brazylijczykiem kontaktu. Maciej Iwański ponownie. Ładne przyjęcie piłki Mezenga. Czy będzie rzut karny? Nie będzie, ale jeszcze okazja do tego, żeby wbić gola z akcji. Tę szansę miał Alejandro Cabral, Maciej Iwański i Iwica Ordoliak. Oni wściekle podbiegają do sędziego, domagając się wskazania na wapno. Nie wydaje mi się, żeby tam był faul. Jeszcze raz zobaczmy. Wydaje mi się, że czysta interwencja Jarabicy i bardzo dobre zachowanie Marcina Cabaja, ale wcześniej też świetnie zgrał Mezenze tę piłkę, bodajże Maciek Iwański, jeśli się nie mylę, który teraz dostaje żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. Rdolia. Krzysztof Janus. Wejście nakładką. I posypią się znowu żółte
kartoniki ostatnio. Ma jakąś taką... Na takie dziwne przyzwyczajenie Iwica Wrdoli, jak być może powoduje to opaska kapitana, że cały czas jest w zarzewiu konfliktu. Podbiega do zawodników, staje przed nimi nosem w nos, czołem w czoło. No tego jest trochę za dużo. Marcin Cabaj i Wrdoliak podchodzą do sędziego. Żółta kartka dla Marcina Cabaja i dla Iwicy Wrdoliaka. Wejście na kładkę Marcina Komorowskiego nie podlega żadnej dyskusji. O także ten atak z tyłu Iwicy Wrdoliaka, no myślę, że miał istotne znaczenie. No trudno mieć pretensje do Mateusza Klicha, że się przewraca, jak został wzięty w kleszcze przez dwóch piłkarzy Legii. A Marcin Cabaj zobaczył żółtą kartkę chyba za to, że pozwolił sobie na tę kilkudziesięciometrową przebieżkę. Jest taki przepis właśnie, że gdy jest zbiorowisko i gdzieś tam się przepychają, sędzia musi pokazać po jednej kartce dla jednej i drugiej strony. A że dostrzegł faceta w żółtej bluzie, to stwierdził, dobra, temu wlecie żółtą kartkę pod kolor i niech się dzieje w drugiej połowie. Sporo działo się pod obiema bramkami. Dużo pracy miał też Daniel Stefański. Krakowia prowadziła, ale mogła czuć niedosyt, bo były okazje do strzelenia kolejnych goli. Co zdarzyło się na początku? Znów jakaś chwila zapomnienia, gapiostwo, prosty błąd i strata gola. Tak, początek fatalny. Wydaje mi się, że niepotrzebny fał polu karnym. Przegrywamy od 3 minuty 1-0. Próbujemy cierpliwie przygotować atak. Nie, że to wychodzi, natomiast musimy być bardzo skoncentrowani z tyłu, bo przeciwnik dobrze wyprowadza kontry. I udało mu się chyba 2-3 razy wyjść. Może nie stanąć bramkarzem, ale mieli bardzo dobre sytuacje. Trzeba podkręcić troszeczkę tempo w drugiej połowie i grać cierpliwie. I wydaje mi się, że te bramki dla Legii padną. Jest dobrze, a mogłoby być jeszcze lepiej, bo gdybyście wykorzystali 3-4 stuprocentowe swoje sytuacje, to byście tutaj z uśmiechem od ucha do ucha schodzili. Tak, już przy tej akcji, gdzie był karny, powinienem strzelić bramkę szybciej. Bartek Dudzic bodajże miał dwie dogodne sytuacje do strzelenia gola. No to prawda, mogło być już naprawdę wysoko. Tu pozostaje jeszcze 45 minut walki o 3 punkty. Ten mecz zapadł w pamięci kibiców głównie ze względu na dramaturgię drugiej połowy. Rybus! Jeszcze piłka odbita głową przez Macieja Iwańskiego, ale szła poza bramkę. Pretensje mają tutaj legioniści, że powinien być rzut rożny, ale ewidentnie ta piłka odbita, proszę zwrócić uwagę, od Maćka Iwańskiego, ale to, co jest najgorsze właśnie, można tak powiedzieć, bo po dobrym przechwycie od Piotra Polczaka zaraz następuje strata po niedokładnym zagraniu przez niego. To powoduje, że formacje... Piękne podanie! A teraz popatrzmy, szansa na 2-0! Zmarnowana, ależ Krakowia miała okazji na to, żeby prowadzić 2-3, a nawet 4-0 z Legią Warszawa. Świetne zagranie Mariusza Sachy do Mateusza Klicha. Między dwóch, proszę, to jest właśnie to podanie. Skrócił świetnie kąt Antolowicz i można powiedzieć, że dzisiejszym meczem troszkę uciszy tych krytykujących go bardzo. Tutaj widzimy, że praktycznie i Maciek Iwański, i Wrdoliak nie mają tych piłek. Teraz Maciek pojawił się. I Manu, który jest już na prawej stronie tej Krzyczyniama. Obok bramki Maciej Rybus. To na to liczył właśnie trener Skorża, na dośrodkowania Manu i być może strzały Czyniamy. Proszę zwrócić uwagę, Manu jest w środku, praktycznie w świetle bramki dwóch napastników, i Mezenga, i Czniama. Mało brakło, by Czniama dobrze uderzył. I znów złapany rzut wolny w strefie środkowej boiska. Sprawa bezcenna, pewnie w ogólnym rozrachunku dla Krakowi, a szaleją kibice Legii Warszawa. O, takiego dopingu tutaj dawno nie było, aż przyjemnie tutaj posiedzieć, komentować mecz, a pewnie najprzyjemniej być tam na dole i grać w piłkę. Take Czyniama! To jest właśnie cały Czyniama. Obrócił się z piłką, tutaj błąd teraz właśnie pokazuje Marcin Cabaj, żeby nikt do niego nie doskoczył. Ale proszę zwrócić uwagę, obrócił się, a jeden z obrońców Krakowi nie doskoczył, pozwolił oddać strzał Czniamie. Marek Wasiluk całe zawody zaliczył natomiast, dlatego on ma prawo być najbardziej wyczerpany z tej trójki. Okazja dla Legii!
ale dobrze rozegrana teraz akcja Legionistów. Mają pretensje, że powinien być rzut rożny. Tu mamy Sebastian już... Szałachowski. Pierwsze dośrodkowanie zablokowane, ale następna próba już przeszła. Chyba jednak tę piłkę z sprzątną sprzed nosa Ciniamy. Piotr Polczak, czy najpierw Polczak, chyba a Polczak, potem Ciniama? Tak, Polczak Ciniama. Legia przedostaje się w pole karne. Maciej Iwański, Bronica Baj, ale czy będzie dobitka? Nie. Pozwolił Tejczur Ciniama piłce opuścić plac gry. Będzie rzut rożny. Maciej Iwański uspokaja Ciniamę. Nie za szybko, nie chaotycznie. Teraz można zagrać dwóch na jednego. Iwański, Ciniama w boczną siatkę. Ale skąd się wziął strzał Maćka Iwańskiego? Tu właśnie Mezenga obrócił się, wycofał do Maćka. Kapitalna obrona Marcina Cabaja. Też nie mówimy o nim. Tym bardziej, że był rykoszet. Widziałeś, Krzysztof, piłka odbiła się od ramienia Sławomira Szeligi. Maciej Iwański. Okazja, gol! Wyrównanie, ależ piękny strzał głową Marcina Komorowskiego. Gratulacje odbierane w biegu. Triumfują kibice przy Łazienkowskiej, ale to jest na razie dla Legii niewiele. 1-1. To jest jednak sygnał do tego, że trzeba ruszyć z kopyta i w tych 13 ostatnich minutach rzucić drugą, a może jeszcze jedną bramkę. Bardzo dobre dośrodkowanie Maćka Iwańskiego i świetnie tutaj Komorowski wyszedł do tej główki. Odpuścił krycie Mariusz Sacha. Mariusz Sacha, natomiast to jest, dla Krakowi stała się najgorsza rzecz, jaka mogła się stać. Stracić bramkę ze stałego fragmentu gry w takim meczu. Radomski nie wyskoczył. Mezenga przebił piłkę. Tejczur Ciniama. Świetnie to zrobił Ciniama! Ciniama! To właśnie, to nie jest... złapał na wykroku Cabaja. Świetna interwencja. Wspaniała parada Marcina Cabaja. Można powiedzieć, że to, co mówiliśmy o Ciniamie, że nie jest skuteczny, potwierdziło się w tym przypadku, ale kapitalny, jeszcze raz będziemy mogli zaraz zobaczyć. Wojciech Łuczak wystrzelił w powietrze Marcina Komorowskiego, ale żółta kartka. Proszę zwrócić uwagę, jak Marcin Cabaj mądrze. Tutaj Ciniama świetnie to zrobił, bo on zgrał wcześniej piłkę, odwrócił się na prostopadłą i prawie szpagatem Cabaj broni. Oni są w 16 i będą starali się strzelić następnego gola. Jarabica Polczak, Antolowicz. No bo to, co powiedział Radek Matusiak, jeśli przegrają ten mecz, będą, on to tak sobie powiedział i o chłopakach, będą frajerami. Radowicz. Tak jest, właśnie to jest to granie. Ciniama, Radowicz i Cabaj. Wszystko było dobrze do tego podania Ciniamy. O to chodzi. Zejście do środka Radowicza, klepka z Iwańskim, zagranie do Ciniamy właśnie. Tutaj, tu mi brakowało jeszcze tego, żeby Ciniamak zgrał tą piłkę dokładnie. Rzut wolny pośredni. Za dużo czasu przytrzymywał piłkę Marcin Cabaj. Pamiętajmy, on ma na koncie żółtą kartkę. Kara indywidualna dla niego byłaby równoznaczna z wyrzuceniem bramkarza z boiska. Ale będzie rzut wolny pośredni. Marcin nie wie do końca dlaczego. Tak, wydaje mi się, tak jak mówisz, zdaniem sędziego chyba zbyt długo trzymał tą piłkę. Myślę, że ostatnia szansa Legii na to, żeby strzelić tą zwycięską bramkę. Tutaj jest wybicie, ale sędzia uznał, że ono nastąpiło już po upływie 7 sekund. Szczerze mówiąc, nie liczyłem, także... Ale postaramy się przygotować na koniec, już po zakończeniu meczu, bez względu na wynik końcowy. No tę sytuację ponownie i będziemy liczyć sekundy, ile dokładnie trzymał piłkę w rękach Marcin Cabaj, czy przekroczył dozwolony czas. Rzut wolny pośredni, także wcześniej przed uderzeniem muszą zawodnicy Legii dotknąć tą piłkę. Maciej Iwański, to nie jest tajemnica, on będzie wykonawcą rzutu wolnego. Iwański i gol! Maciej Iwański!
Legia wygrywa z Krakowią rzutem na taśmę 2-1. I proszę mi powiedzieć teraz, czy Marcin Cabaj nie jest pechowcem, bo jeżeli rzeczywiście trzymał tą piłkę zbyt długo, to jest jego błąd. Natomiast bardzo dobre zagranie Maćka Iwańskiego. A zawodnicy Krakowi, no, po bardzo dobrym meczu chyba wyjadą bez punktów z Warszawy. Maciej Iwański, płaski, szybki strzał. Nie pilnował swojego rogu Marcin Cabaj. Techniczne uderzenie, jeszcze piłka bardziej do rogu skierowana przez Arkadiusza Radomskiego, który machnął stopą nie na tyle mocno, żeby tę piłkę zbić poza bramkę. Wściekły Marcin Cabaj. Są powody do wściekłości, do niezadowolenia. Krakowia już chyba nic nie wskóra. Koniec po zawodach. Legia pokonuje Krakowie 2-1. Maciej Iwański, który ten sezon rozpoczął na ławce rezerwowych, wszedł na boisko w drugiej części meczu z Polonią Warszawa i w derbach mimo porażki 0-3 spisywał się naprawdę bardzo przyzwoicie. Teraz daje Legii triumf. Pierwszy w tym sezonie na otwarcie nowego stadionu. Ale widzimy, Krakowi są strasznie, a Marcin Cała jest bardzo źli. Aż gotuje w nim, widać wszystko, bo nawet chyba nie idzie do sędziego, chociaż coś niesamowitego, jak tak cieszą się legioniści, legionistki. Zresztą piękne, które przed momentem jeszcze teraz na ekranie. Przepraszam Marcin, jeszcze teraz żółte kartki się posypały. Chyba dla Bartosza Ślusarskiego, który tam wybiegł też na środek boiska. Zobaczmy moment, kiedy Marcin Cabaj złapał piłkę po akcji. Możemy liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Nawet jeżeli jest to 10 sekund, tak, koło 11, to jednak myślę, dużo, ale kluczowe było to w podwijanie getry. Tak. Myślę, że sędzia zwrócił na to uwagę, bo ta opuszczona nieco getra chyba nie zaszkodziła temu, żeby wybijać piłkę wcześniej. Przedmiotem dyskusji bez wątpienia będzie, czy to było to kilkusekundowe przekroczenie tego limitu czasu, czy było tak istotne w ocenie przez sędziego, żeby dyktować rzut wolny pośredni w takim momencie meczu i tak dalej. Wielokrotnie zdarzają się różne drobiazgi, błędy, przytrzymywanie piłki, gra na czas i sędziowie nie reagują, ale przepis jest jasny. Jest na to określona liczba sekund. Jeżeli zostaje przekroczona, to jest prawo do podyktowania rzutu wolnego pośredniego. Jakoś się tak utarło, że tego się nie gwiżdże, bo to jest niepopularne i rzadko się zdarza, ale przepis jest przepisem. Do dziś, gdy ktokolwiek wspomina przepis o tym, jak długo bramkarz może trzymać piłkę w rękach, zazwyczaj powołuje się na ten mecz i kasus Marcina Cabaja. Piłkarze Krakowi po meczu byli zdruzgotani okolicznościami, w jakich stracili punkty. Jak to wyglądało z pana strony? 94. minuta, sędzia gwiżdża, pan się zdziwił? Znaczy ja się zdziwiłem, ja myślałem, że dostanie jedynie Marcin żółtą kartkę za przytrzymywanie gry. Ale nie sądziłem, że tam minęło 10 sekund. Sędzia stwierdził, że minęło 10 sekund, za długo przytrzymana piłka i rzut wolny pośredni. Także ja byłem zaszykowany tą sytuacją. Biorąc pod uwagę liczbę sytuacji, jaką udało wam się stworzyć dzisiaj przy ulicy Łazienkowskiej, nawet remis wydawało się, że może być dla was takim wynikiem nie za bardzo, a tutaj porażka, to musi chyba tym bardziej boleć. No na pewno boli. No. Uważam, że sytuację mieliśmy dosyć, żeby wygrać ten mecz. Nawet po tej teraz straconej bramce mieliśmy 3 stuprocentowe sytuacje, które nie zostały wykorzystane i niestety to się mści. No i w końcówce dostajemy bramki, przegrywamy, także no myślę, że tu sami sobie jesteśmy winni. Niesamowicie wzburzony był też trener Ulatowski, który na konferencji prasowej zapowiadał złożenie pozwu przeciwko sędziemu. Ostatecznie to on został ukarany za swoją wypowiedź, a w październiku po serii słabych wyników stracił pracę. Legia też miała trudne momenty. W lidze zajęła 3. miejsce, nowi piłkarze wcale nie przekonywali, a rekompensatą był Puchar Polski po zwycięskim finale z Lechem. To wszystko na dziś. Do zobaczenia.